Hej dziewczyny, super Was widzieć. I dzisiaj zrobimy sobie taki filmik, w którym pokażę Wam moje ulubione kremy BB i CC. I to są takie produkty, których używam często właśnie w lecie albo na wiosnę, ale tak naprawdę też cały rok. I ja wybieram dla siebie głównie takie produkty naturalne i tym razem też pokażę Wam raczej tego typu rzeczy. Nie będzie tutaj więc dużo z drogerii, ale ponieważ wiem, że nie wszystkie z Was są zainteresowane stricte naturalnymi produktami, to opowiem Wam może na początku szybko o kremie BB, który jako właśnie krem drogeryjny podobał mi się najbardziej. Jeśli chodzi o takie kremy z drogerii, u mnie problem polega na tym, że większość nie pasuje mi po prostu kolorystycznie. Ja mam dość oliwkową cerę i też takich produktów szukam, ale nie ma ich wiele. Natomiast ten kremik, który widzicie tutaj, to jest krem BB z firmy Pupa Milano i ta jedynka ma bardzo ładny, taki lekko oliwkowy odcień. I używałam go w tamtym roku, w tym roku już go nie kupowałam, żeby specjalnie Wam go tutaj pokazywać do filmu, ponieważ raczej tym razem wybieram takie bardziej naturalne produkty, ale bardzo miło go wspominam nie tylko przez ten kolor, ale też dlatego, że on na skórze po prostu wygląda bardzo, bardzo ładnie. I jest taki bardzo lekki, bardzo przyjemny, daje taki wyjątkowo ładny efekt takiego lekkiego odmłodzenia skóry, delikatnego wyrównania kolorytu. To krycie jest takie dość dobre i co najważniejsze, ten kolor był u mnie naprawdę trafiony. Ten krem jest trochę droższy, ale możecie sobie spróbować stacjonarnie, zobaczyć czy kolor Wam odpowiada i poszukać go taniej w internecie, bo też tak można je kupić. Więc tak, to jest tyle jeśli chodzi o drogerię. Natomiast tak naprawdę jeśli chodzi o ekologiczne podkłady, kremy BB i tego typu rzeczy, to ja też długi czas miałam problemy ze znalezieniem rzeczy, które nie byłyby dla mnie zbyt różowe, ponieważ bardzo wiele marek, szczególnie tych niemieckich, produkuje takie podkłady ekologiczne, które są niesamowicie różowo, łososiowe wręcz, naprawdę często takie chłodne, o bardzo takich niepasujących mi osobiście kolorach. Kolejny mój problem z tymi ekopodkładami polegał na tym, że one strasznie się rolowały i podkreślały wszystko, czego nie powinny podkreślać, wszystkie suche skórki szczególnie. W ogóle nie dało się ich nałożyć tak, żeby wyglądały dobrze, robiły plamy, zbierały się w różnych miejscach. Wyglądało to naprawdę fatalnie. A teraz wracając do moich ulubieńców. To jest ulubieniec taki w miarę nowy. Ja go używam od paru miesięcy. I to jest krem CC firmy Madara. I Madara jest jedną z moich ulubionych marek, jeśli chodzi o organiczne kosmetyki. Taką marką, która naprawdę stawia na jakość tych produktów i jakość składów. I jednym z moich ukochanych produktów Madary jest ich olejek. Tych olejków do twarzy Madara ma parę. Ja stosowałam dotąd dwa i były naprawdę nieziemskie, więc bardzo Wam je polecam. Bardzo lubię też od nich peelingi i maseczki. Natomiast ten krem CC też mnie całkiem pozytywnie zaskoczył. On jest najbardziej lekki z tych wszystkich, które Wam pokażę. Ma takie bardzo delikatne krycie, ale całkiem ładnie wyrównuje ten koloryt i daje taki bardzo odmładzający efekt. Takiej rozświetlonej skóry i porównałabym to do tego podkładu z MACA, to jest Face and Body i one dają naprawdę bardzo zbliżony efekt na skórze. Face and Body jest jednym z moich ulubionych podkładów i zdecydowanie to jest coś, co polubią osoby o suchej skórze, ponieważ jeśli macie naturalnie przetłuszczającą się skórę i lubicie mat, to ten krem CC ani ten podkład pewnie nie przypadną Wam za bardzo do gustu. Ja mam skórę suchą, więc to jest taki efekt, który akurat bardzo, bardzo lubię. Ten krem CC ma oczywiście EcoCert i filtr 15. Mamy tutaj dwie wersje kolorystyczne. I ta jedynka jest taka bardzo neutralne. Powiedziałabym, że to będzie taki odcień, który będzie pasował naprawdę wielu, wielu osobom. Ja jestem teraz już troszeczkę bardziej opalona niż byłam kupując go i dla mnie jest on w tym momencie już troszeczkę zbyt jasny. Generalnie u mnie mógłby być odrobinkę bardziej żółty, co nie zmienia faktu, że to jest tak naprawdę jeden z bardziej uniwersalnych kolorów, jeśli chodzi o kremy CC. Szczególnie takie eko, na jakie trafiłam. I ten kolor bardzo mi się podoba, aczkolwiek ta dwójka, trochę ciemniejsza, wszystko zobaczycie sobie dokładnie na zdjęciach i tutaj na swatchach i na filmie. Ta dwójka jest ciemniejsza i troszkę taka bardziej
brązowa i to jest kolor, który na pewno będzie mi pasował, jak się troszkę bardziej jeszcze opalę. Ja już się trochę opaliłam i na przykład te jedynki tutaj, które zobaczycie zaraz jeszcze z innych kremów, są na mnie trochę jasne, a zwykle bez problemu ich używam. Przez te parę słonecznych dni po prostu bardzo dużo spędziłam na zewnątrz i już mnie troszeczkę złapało. A wracając do tego kremu CC z Madary, to jest, tak jak mówiłam, zdecydowanie opcja dla dziewczyn, które lubią takie naturalne rozświetlenie, taki efekt jakby glow. Dodatkowo dla osób raczej z suchą skórą, ewentualnie suchą w kierunku mieszanej. Dla osób, które nie potrzebują jakiegoś super mocnego krycia, jedynie chcą nałożyć coś takiego, co będzie troszkę ochraniało skórę. Tutaj ten filtr nie jest wysoki, ale to jest filtr naturalny i to jest SPF 15. I potrzebują czegoś takiego, co będzie też działało jako takie dodatkowe nawilżenie, więc jeśli chodzi o ten krem, to spokojnie możemy sobie odpuścić nakładanie jakiegoś kremu nawilżającego pod i zupełnie tego nie potrzebujemy, co jest całkiem fajne. I ja używam go bardzo często, noszę go w ciągu tygodnia wtedy, kiedy nie wykonuję jakiegoś bardziej skomplikowanego makijażu, kiedy zależy mi po prostu na tym, żeby lekko jakby ten kolor wyrównać i żeby coś na tej skórze było. Skład jest też bardzo fajny. Oczywiście tak jak zwykle, jeśli chodzi o Madarę. Jeśli lubicie ekologiczne kosmetyki, a jeszcze nie miałyście okazji wypróbować nic z tej marki, no to zdecydowanie warto. Uważam, że jeśli chodzi o te, które mamy dostępne u nas na naszym rynku, to akurat Madara naprawdę się wyróżnia, jeśli chodzi o jakość i no właściwie wszystko, design opakowań i ogólnie to, jak te produkty działają, jest naprawdę super. Teraz pokażę Wam drugi krem i tym razem to będzie krem BB. To jest mój ukochany krem BB. Jeśli czytałyście bloga, jesteście jakoś tak może bardziej na bieżąco, to pewnie ten produkt będzie Wam już znany. Ja o nim bardzo dużo pisałam, jak widzicie tutaj jest prawie całkiem zużyty. I to jest krem BB firmy So Bioethic i to jest francuska firma, która produkuje organiczne kosmetyki. Mają dość dużo pielęgnacji, ale między innymi też właśnie kremy BB, krem CC, który zaraz Wam pokażę i podkłady. I ja naprawdę uwielbiam ten krem BB, to jest mój totalny ulubieniec od lat. Jest to rzecz, która mnie naprawdę bardzo, bardzo zaskoczyła, kiedy pierwszy raz na niego trafiłam, ponieważ to jest najbardziej kryjący krem BB, który stosowałam, włączając w to kremy BB z drogerii. To krycie jest naprawdę takie rewlonowe wręcz, co pewnie możecie zobaczyć teraz na filmie. I to jest naprawdę super sprawa. No, on ma zupełnie inną formułę niż większość ekologicznych, nie wiem, podkładów, które próbowałam. I jest naprawdę świetny. Oczywiście jest to taki produkt, który jest może taki jak bardziej jak bogaty krem i żaden z tych nie da nam takiego efektu zasychania czy też matu. Generalnie jest to w pewnym sensie dość ciężko uzyskać, jeśli chodzi, znaczy ciężko znaleźć, jeśli chodzi o takie naturalne kosmetyki, ale ten jest naprawdę, naprawdę świetny. Jeśli szukacie czegoś, co jest bardziej kryjące i moim zdaniem ten krem BB powinien znajdować się bardziej w kategorii podkładów. Co ciekawe, moim zdaniem jest bardziej kryjący niż podkłady tej marki i nie wiem, tak jakoś sobie to po prostu wykombinowali, ale kryje naprawdę świetnie. Jeśli szukacie czegoś ekologicznego, co będzie dobrze kryło i naprawdę dobrze wyglądało, to jest właśnie ta rzecz. Mamy dwa kolory, jedynkę i dwójkę. Jedynka jest dość jasna i ma żółte tony, natomiast dwójka jest ciemniejsza i będzie pasowała pewnie bardziej opalonym dziewczynom. Ja kiedy się opalę, też stosuję te dwójki, więc no, to jakby zależy od tego, czy się jeszcze opalicie, czy nie. Natomiast jedynka jest dość jasna i myślę, że będzie pasować wielu osobom. Natomiast bardzo, bardzo lubię też ich krem CC. I to są moi dwaj faworyci. Różnica między kremem BB a kremem CC tej marki polega na tym, że krem CC jest trochę bardziej lekki, jest mniej kryjący, daje troszkę bardziej taki efekt jakby glow, może przez to, że właśnie nie jest aż tak bardzo napigmentowany, więc jeśli szukacie czegoś lekkiego, nie zależy Wam aż na tak mocnym kryciu jak w przypadku tego kremu BB, to być może krem CC będzie dla Was lepszą opcją. Natomiast istnieją też małe różnice, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną, ponieważ jedynka CC i jedynka BB nie wyglądają tak samo. CC jest odrobinkę ciemniejszy i jest też bardziej żółty od jedynki. Przypomina mi jakby te żółte odcienie podkładów MACA, więc jeśli gama MACA ogólnie Wam pasuje, to sobie będzie dobrym wyborem.
I tak jak mówiłam, ta jedynka jest trochę ciemniejsza. Właśnie ta jedynka CC jest ciemniejsza, więc jeśli troszkę bardziej się już opaliłyście, to możecie raczej celować w ten kolor. Ale myślę, że tutaj na tym porównaniu wszystko będziecie bardzo dobrze widzieć. Ten krem CC też jest naprawdę super. Noszę go bardzo często do dzisiaj. Właściwie jeśli chodzi o te trzy rzeczy, które Wam pokazywałam, ciężko byłoby mi wybrać takiego jakby jednego ulubieńca, bo wszystkie te trzy produkty są tak samo fajne, a wszystko zależy od tego, czego w danym momencie potrzebujemy i czego oczekujemy. Ten krem CC jest trochę bardziej podobny do kremu Madary, ale Madara jest jeszcze bardziej lekka i jeszcze bardziej taka jakby nawilżająca. Natomiast ten krem CC kryje bardziej niż Madara, a mniej niż krem BB. I spotkałam się też z takimi opiniami, że osoby ze skórą tłustą, czy też taką mieszaną w kierunku tłustej, też go używają i też go lubią, bo przy pudrowaniu jakoś nie mają z nim problemów. Wydaje mi się, że ogólnie jeśli zależy nam naprawdę na takim matującym produkcie, to taki produkt ma raczej firma Color Caramel i to jest Velvet Gel. Jak chcecie, jeszcze mogę kiedyś zrobić dla Was porównanie z wszystkimi jakby tymi eko podkładami, które mam, bo firma Color Caramel ma trochę inne formuły i one się różnią. Tam też są kremy BB, których ja osobiście nie używam, ponieważ tamte odcienie mi nie pasują. One są właśnie takie bardziej morelowe, bardziej beżowe i u mnie na przykład ze skórą troszkę się kłócą, ale też są całkiem fajne. Z tym, że no tak jak mówiłam, jeśli zależy Wam na czymś, co będzie naprawdę matowało, to też na tamtą markę możecie sobie zerknąć. Jeśli chcecie, wszystko Wam kiedyś pokażę. Natomiast, jeśli chodzi ogólnie o tłustą skórę, to powiedziałabym, że chyba BB troszkę bardziej się nadaje do tych tłustych cer, czy do takich cer mieszanych, ale jeśli macie cerę mieszaną w kierunku suchej CC, będzie dla Was idealny. To wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania względem ekologicznych kosmetyków i jakie mamy wyobrażenie i czego chcemy, czego potrzebujemy, ponieważ musimy się liczyć z tym, że kosmetyki ekologiczne mają trochę inne składy i trochę inne wykończenia, trochę inne formuły często niż takie kosmetyki drogeryjne. To jest troszkę taka jakby inna kraina i też jakby trzeba oceniać je w trochę często inny sposób. Oczywiście teraz to się wszystko zmienia. Lata temu te ekologiczne podkłady były naprawdę słabe, natomiast teraz wszystko jest coraz lepsze. Natomiast te rzeczy, które Wam tutaj pokazuję, to są takie rzeczy naprawdę dobre, a nie dobre jak na ekologiczne. Czyli spokojnie może je też polubić osoba, która na co dzień po takie kosmetyki akurat nie sięga. Oczywiście ja też je matowiłam najróżniejszymi produktami, różnymi pudrami, takimi stricte matującymi, a nawet rozświetlającymi i tak dalej. Natomiast ja u siebie takiego matowego wykończenia na skórze nie lubię do końca, więc też na co dzień tego nie robię. Co nie zmienia faktu, że oczywiście można każdy z tych produktów, które Wam pokazywałam, jeszcze dodatkowo doprowadzić do takiego matu płaskiego, nie wiem, czy to bazą. Jest też taka ekologiczna baza z Color Caramel, która naprawdę bardzo mocno matuje i to jest też bardzo fajny i ciekawy produkt, który lubię. Czy też właśnie pudrem matującym. To już zależy od Waszych preferencji, od tego, co same lubicie na własnej skórze. Tak jak mówiłam, jeśli macie pytania, to piszcie śmiało. Dziękuję Wam ślicznie za przemiłe komentarze pod filmami wszystkim. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło i fajnie się z Wami pisze. Jeśli na coś nie odpowiedziałam, to przypominajcie się bez problemu. Na blogu, na dole w linku, macie wszystkie swatche na zdjęciach, dokładnie podpisane, gdyby tutaj coś było niejasne. I oczywiście na dole macie też wszystkie linki do tych produktów, o których mówiłam, razem z nazwami i cenami, więc myślę, że wszystko macie, co jest Wam potrzebne. Ja się z Wami już żegnam. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.